Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś przedstawię Wam kolejny gadżet, który pojawił się w mojej zarówno wieczornej pielęgnacji, jak i dodatkowej pielęgnacji, a będzie to Endermopen Volt Plus. Zanim jednak przejdziemy do omawiania samego urządzenia i pokażę Wam, jak wykonuję nim zabieg w domu, taki właśnie domowy zabieg, to musimy na chwilę zatrzymać się przy endomasażu, bo właśnie nazwa tego urządzenia Endermopen już nas nakieruje gdzieś na jakiś fajny zabieg, endomasaż. Zapewne większość z Was słyszała o takim zabiegu jak endermologia wykonywanym na ciało. Być może też część z Was już taki zabieg wykonywała, ale od jakiegoś czasu w salonach kosmetycznych możemy się wybrać do salonów kosmetycznych na zabieg endomasażu na okolice naszej twarzy, szyi i dekoltu. Ja jednak mam dla Was propozycję, którą możecie wykorzystać w domu. Wcale nie musicie chodzić do salonów kosmetycznych, a mimo wszystko taki endomasaż możecie sobie wykonywać regularnie właśnie w Waszych łazienkach, domach, sypialniach i nie tylko. No dobrze moi drodzy, ale co to w ogóle jest endomasaż i jak on tak naprawdę działa? No i uwaga, endomasaż jest to w 100% naturalna metoda, bezbolesna, nieinwazyjna metoda stymulacji komórkowej skóry. Jest to masaż skóry, który dzięki rytmicznemu ruchowi klapek zabiegowych wspomaganych elektrostymulacją będzie pobudzał skórę do produkcji fibroblastów, ujędrniał ją, drenował, modelował owal twarzy i nie tylko. I moi drodzy, endomasaż jest to zabieg, który można wykonywać zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. I możemy nim działać, tak jak powiedziałam wcześniej, na twarz, szyję, dekolt, zarówno też okolice naszych oczu, okolice ust. No tak naprawdę możliwości mamy bardzo, bardzo dużo. Co osiągniemy przy wykonywaniu właśnie takiego endomasażu, dodatkowo jeszcze wzbogaconego elektrostymulacją? Otóż, moi drodzy, możliwości wykorzystania właśnie tego zabiegu są naprawdę duże i efekty, które możemy nimi osiągnąć, też są naprawdę bardzo ciekawe. A mianowicie, co możemy osiągnąć? Możemy wygładzić drobne zmarszczki, drenować naszą skórę, usuwać toksyny, stymulować skórę do krążenia, poprawiać krążenie w skórze, napinać skórę, podnieść owal twarzy, liftingować opadające powieki, niwelować zapadnięte policzki, redukować opuchnięcia pod oczami, ale również redukować podwójny podbródek. Możemy wzmacniać i zagęszczać naszą skórę. No i widzicie, możliwości jest naprawdę bardzo dużo, bo endomasaż fantastycznie na tą naszą skórę wpływa. No ale żeby wykonać taki endomasaż, no to właśnie jest nam potrzebne jakieś urządzenie. I tutaj wkracza Endermopen. Moi drodzy, urządzenie przychodzi do nas zapakowane właśnie w takie pudełeczko, w którym oczywiście możemy je przechowywać. W tym pudełeczku znajdziemy samo urządzenie, już Wam pokazuję, samo urządzenie, które jest dosyć duże, ale jest bardzo wygodne w użyciu. Dodatkowo mamy też dwie głowice, mniejszą i większą. U mnie na przykład bardzo dobrze na twarz sprawdza się właśnie ta mała głowica, też z tego względu, że ja mam dosyć małą twarz. Tak to powiem, ale taką małą głowicę możecie wykorzystywać nie tylko na całą twarz, ale właśnie między innymi w okolicy oczu. Ostatnio opowiadałam Wam o bardzo fajnym urządzeniu, które można stosować właśnie w okolicy oczu, ale możecie też sięgać po Endermopen i też fajnie wpływać tutaj między innymi na opuchnięcia, na worki, zniwelować drobne zmarszczki, jak również podnosić dzięki niemu, dzięki takim zabiegom opadającą powiekę, a jak wiemy, to już ten proces opadającej powieki zaczyna się tam w pewnym roku naszego życia, więc warto mimo wszystko działać, ale dzięki temu, że ta głowica jest właśnie taka nieduża, też bardzo fajnie działa tutaj na okolice podbródka, natomiast możecie ją sobie spokojnie wymienić na większą głowicę i wtedy działać w okolicy szyi czy w okolicy dekoltu, ale moi drodzy,
Równie dobrze taką większą głowicę możecie wykorzystać w innych miejscach na waszym ciele, na przykład ramiona, gdzie chcecie poprawić trochę ich jędrność, czy gdzieś tam na brzuchu, czy na pośladkach, też macie bardzo dużo możliwości. Dodatkowo oczywiście w opakowaniu mamy zasilacz, kabel zasilający i też, co jest bardzo ważne, mamy gwarancję, mamy instrukcję obsługi w języku polskim. No i tak jak wspomniałam, mamy 24 miesiące gwarancji. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, ale jest to urządzenie przewodowe, czyli musimy je najpierw podłączyć sobie tutaj w tym miejscu zasilaczem, kabelkiem do kontaktu, wtedy ono zapali nam się tutaj na niebiesko i uwaga, mamy po dwóch stronach włączniki. Pierwsze tutaj z tyłu, gdzie mamy opis clip on-off, jest to włącznik, dzięki któremu zaczynają pracować nam tutaj te łopatki. I też, co jest bardzo fajne, mamy tutaj trzy poziomy mocy. Ja na przykład uwielbiam pracować na tym najwyższej mocy. Zmieniamy je, wystarczy tylko po prostu nacisnąć kilka razy na przycisk i wtedy będzie nam się tutaj wszystko ładnie zmieniać. Kiedy chcemy wyłączyć urządzenie, wtedy musimy przytrzymać je tutaj około 2 sekund. Ale możemy wykonywać sam endomasaż bez zastosowania EMS, natomiast możemy również po drugiej stronie włączyć sobie EMS. Tutaj macie też bardzo fajnie wszystko opisane, EMS on-off, i ustawić sobie moc działania. I teraz bardzo ważna sprawa, otóż na jakiej mocy mamy tutaj EMS? Mamy tutaj tak, pierwszy poziom 300 impulsów EMS na minutę, drugi poziom 500 impulsów EMS na minutę i trzeci poziom, czyli 800 impulsów EMS na minutę. I jest to, uważam, bardzo dużo, jeśli chodzi o takie urządzenie właśnie domowe. Ktoś kiedyś zapytał mnie, czy czuć właśnie EMS na twarzy. Później zobaczycie w filmiku, gdzie będę pokazywała wam w filmiku, w prezentacji zabiegu, zobaczycie, jak działa właśnie EMS, ta elektrostymulacja, i jak to widać, a przede wszystkim zauważycie, jak będę tutaj wykonywała w okolicy brody, jak drgają mi usta. To jest bardzo śmieszne z jednej strony i dziwne, bo zorientujecie się właśnie przy zabiegu, ale też takie dosyć zabawne i przyjemne, także nie zrażajcie się, jeżeli już sobie kupicie to urządzenie i zobaczycie, że coś wam tam drga, to jest to całkowicie normalne, ale też pokazuje, że właśnie EMS działa. Ja, jeśli o mnie chodzi, to ja lubię tą najniższą moc, bo podczas samego zabiegu, oprócz tego, że będziecie odczuwać takie właśnie delikatne działanie tego masażu, to jeszcze będziecie czuć takie też delikatne mrowienie albo nawet szczypanie. Przy większej mocy, kiedy nastosujecie sobie właśnie te 800 impulsów, możecie też odczuwać takie delikatne jakby rażenie prądem. Ono będzie gdzieś tam przechodziło na waszej twarzy i to też jest zupełnie normalny efekt, ale nie do końca dla niektórych z was może być on przyjemny. Dlatego warto sobie ustawić taką moc, która będzie dla was przyjemna, bo to ma być przede wszystkim przyjemny zabieg, ale też efektywna. I tak jak mówię, ja lubię stosować właśnie na tej najwyższej mocy, jeśli chodzi o łopatki, na tej najbardziej intensywnej, a jeśli chodzi o EMS, na tej najmniejszej. Tutaj też muszę podkreślić, że jeśli chodzi o zastosowane technologie w tym urządzeniu, mamy dwie. Pierwsza technologia, czyli Max Motion, jest to płynna praca silnika w 3 stopniach mocy, i druga technologia, Safe Shield, która zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o takie urządzenia, a przede wszystkim bardzo ważne, jeśli chodzi o zastosowanie EMS. Także tutaj producent informuje nas o tym, jak to wygląda, jakie mamy technologie, i też podaje wszystkie najważniejsze informacje związane właśnie z samym urządzeniem.
Kolejna ważna sprawa, jeśli chodzi o endermopen, to są przede wszystkim przeciwwskazania, bo też bardzo często pytacie mnie, czy mogę wykonywać, kiedy mogę wykonywać, czy przy na przykład takim problemie mogę sobie wykonywać zabieg domowy przy użyciu danego urządzenia. Więc moi drodzy, tutaj jest też sporo tych przeciwwskazań, bo przede wszystkim mamy zastosowanie EMS, ale też mimo wszystko mamy sam endomasaż. I jakie są to przeciwwskazania? Uwaga, mamy przerwanie ciągłości skóry i nadwrażliwość, botoks wykonany mniej niż 3 miesiące, wypełniacze, kwas hialuronowy mniej niż miesiąc, nici, alergia na metal, wszelkiego rodzaju implanty metalowe czy piercing, rozrusznik serca, aparat w zębach, aparat słuchowy, przyjmowanie antybiotyków, jakakolwiek choroba czy też wysoka temperatura, ciąża, infekcje skóry i aktywna opryszczka, aktywny trądzik, trądzik różowaty, naczyniaki, ekstrakcja zęba, leczenie kanałowe i nowotwór. Także moi drodzy, to są bardzo ważne przeciwwskazania, kiedy nie możemy wykonywać właśnie tego zabiegu. Tak jak mówię, tutaj stosujemy EMS, więc przed każdym zabiegiem należy wyjąć wszelkie metalowe jakieś ozdoby, kolczyki, zdjąć łańcuszek, piercing, jeśli macie na przykład w języku, w nosie. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, bo mimo tego, że nie będziecie posiadali jakichkolwiek tutaj elementów metalowych, to też będziecie odczuwać właśnie EMS gdzieś tam na waszej skórze. Powiem wam, że ja najwięcej odczuwam właśnie tutaj w okolicy ust, kiedy pojawia się to takie drganie warg. Odczuwam również, kiedy robię na czole, to wtedy mam wrażenie, że tak jakby włosy stawały mi dęba momentami. To jest, wiem, że to jest śmieszne, ale no muszę wam powiedzieć, jakie odczucia mogą się pojawić przy stosowaniu tego urządzenia, żeby was to nie zaskoczyło i też nie przeraziło w jakikolwiek sposób. To, co ja również odczuwam, to w momencie, kiedy jadę sobie tutaj urządzeniem przy zębach, momentami właśnie takie pobudzenie prądem w okolicy uszu i też zauważyłam, że kiedy robię zabieg na szyi, to na tej wyższej mocy, to też drgają mi momentalnie tutaj gdzieś mięśnie. Także takie odczucia mogą się pojawić, więc absolutnie się nimi nie zrażajcie, ale pamiętajcie to, co jest bardzo ważne, o tych przeciwwskazaniach. Dobra, lecimy dalej. Kiedy wykonujemy zabiegi, jak wykonujemy, ile powinno być serii i jak często w roku? Moi drodzy, jak to wygląda? Otóż możecie wykonywać zabiegi z urządzeniem właśnie Endermopen od 1 do 3 razy w tygodniu, ale bardzo ważne jest to, żeby było minimum 8 do 12 zabiegów i możecie je powtarzać 3 do 4 razy w roku, a czas takiego zabiegu powinien trwać od 10 do 20 minut. No i teraz przejdziemy sobie do tego, jak wygląda sam zabieg, jak powinien on przebiegać. Oczywiście w opakowaniu znajdziecie całą instrukcję obsługi i tam macie też bardzo fajnie rozpisane, ale też pokazane na rysunku, jak wykonywać ruchy. Natomiast pierwsza ważna sprawa jest taka, że skóra oczywiście do zabiegu musi być odpowiednio przygotowana, więc nie robimy takiego zabiegu w makijażu, należy skórę oczyścić, ewentualnie stonizować i następnie stosujemy preparat. Preparat w postaci serum lub też ampułki do wtłaczania przy użyciu elektrostymulacji, ale może też do takiego wygodniejszego samego zabiegu, jeśli chodzi o przesuwanie się tutaj urządzenia i tych łopatek po naszej twarzy. Warto, słuchajcie, warto wykorzystać sobie tutaj jakieś fajne serum czy jakiś fajny krem, ważne, żeby był ten podkład. Kiedy już zaaplikujecie na waszą twarz, ja zaczynam stopniowo, ja aplikuję taki preparat stopniowo, zaczynam od policzków i najpierw nakładam sobie serum czy też ampułkę na jednej stronie, na policzku, rozcieram, a następnie włączam oczywiście urządzenie i zaczynam masować również z elektrostymulacją policzek. Robię to ruchami takimi właśnie do góry, od
ust do ucha, bardzo delikatnie i pomału. Nie śpieszę się. Mniej więcej trwa to około 30 sekund do 1 minuty właśnie w okolicy policzka. Następnie przechodzę na drugi policzek i wykonuję takie same ruchy. Kolejna sprawa to jest okolica ust, czyli broda i tutaj okolica górnej wargi. A ostatnia część mojej twarzy to jest czoło. I tutaj znowu wykonuję taki ruch pociągający, delikatny, od środka czoła do zewnętrznej części, od dołu do góry, aż tutaj do włosów. Tak to wygląda na twarzy. Jeśli chodzi o szyję, to wykonuję ten ruch również podciągający od dołu do góry, czyli od środka szyi do ucha, tak jakbyśmy to chcieli właśnie wykonywać, od środka szyi do ucha i też zawsze pamiętam o tym, żeby podziałać też na mój drugi podbródek, tak? Mam drugi podbródek, ja się tego nie wstydzę i staram się na niego działać. Słuchajcie, i też nakładam sobie właśnie serum w okolicy tutaj mojego podbródka, drugiego podbródka i masuję też takimi ruchami właśnie od środka do ucha. I tak to wygląda. Jeśli robię masaż na moim dekolcie, nie zawsze to robię, ale staram się robić to raz w tygodniu, to wtedy ruchy są bardzo podobne, czyli zaczynam tak naprawdę od dołu, tak jakby od serca i idę w górę, w ten sposób, tak, od dołu i do góry. Bardzo podobnie jak wykonuję to właśnie na moich policzkach. Także widzicie, sam zabieg wcale nie jest trudny do wykonania i każdy z Was spokojnie sobie z nim poradzi. To, o czym również powinniście pamiętać, to w momencie, kiedy zakończycie zabieg, oczywiście należy wyłączyć urządzenie, odpiąć je zasilanie od prądu, a następnie wymyć głowicę, przepłukać ją, zdezynfekować, wysuszyć i urządzenie możecie sobie przechowywać spokojnie właśnie w takim pudełku. Tak jak wspomniałam Wam na początku dzisiejszego filmu, ja to urządzenie stosuję już od jakiegoś czasu i już widzę efekty. Jest to kilka tygodni, ponad miesiąc, kiedy je używam i staram się to robić dwa razy w tygodniu, czasami trzy razy w tygodniu. W każdą niedzielę wieczorem wykonuję pełny zabieg z użyciem EMS, endomasaż plus EMS, natomiast w tygodniu robię sobie taki sam masaż. Dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, aplikuję serum, następnie wykonuję właśnie ten endomasaż, a później nakładam pielęgnację. I powiem Wam, że zauważyłam, że skóra jest bardzo fajnie też tutaj napięta. Jeszcze nie widzę takiego efektu wow, jeśli chodzi o niwelację podbródka. Natomiast to, co ja już zauważyłam w tej chwili, po właśnie ponad miesiącu stosowania tego urządzenia regularnie, to to, że troszeczkę zmniejszyły mi się tutaj chomiki, które już zaczęły mi się pojawiać w związku z wiekiem, ale też genetycznie po mojej mamie i widzę, że już troszkę mi się tutaj te chomiki zmniejszają. Także pokładam ogromne nadzieje w tym, że jednak ten podbródek trochę się bardziej zniweluje i będzie tutaj fajnie ta skóra napięta, ale widzę już, że policzki też są fajnie napięte. Poza tym ja sobie łączę w niedzielnym zabiegu urządzenie właśnie to, plus jeszcze do tego światło i działam też na okolice moich oczu. Tak jak Wam wspomniałam wcześniej, przeciwwskazaniem do wykonania tego zabiegu jest botoks, są również nici, jeśli posiadacie nici liftingujące, to absolutnie nie robimy takiego zabiegu, ale też wypełniacze, tak mniej więcej po tym miesiącu do miesiąca, kiedy zostały one wykonane, więc jeśli na przykład robiłyście wypełnienie tutaj bróst nosowo-wargowych, czy wykonujecie wypełnienie, wolumetrię tutaj policzków, no to oczywiście trzeba odczekać jakiś czas i później dopiero można zabrać się za zabieg. No i też ten botoks, o którym wspomniałam, te 3 miesiące, no bo pamiętajcie, tutaj mamy nie dość, że działanie masażu, czyli pobudzenie tej naszej skóry do pracy, tkanki, mikromasaż taki, poprawa ukrwienia,
naczynia, to jeszcze przez zastosowanie EMS możemy sprawić, że tutaj ten botoks w okolicy naszych oczu, czy nawet botoks na czole, może nam odpuścić. Myślę, że przekazałam Wam dzisiaj najważniejsze informacje. Opowiedziałam Wam o tym, jak wygląda właśnie to urządzenie, jak ono pracuje i widzieliście zabieg, który wykonuje przy jego zastosowaniu. Wiecie, jakie są przeciwwskazania, jak często powinniśmy wykonywać taki zabieg, no i też wiecie, jakie można osiągnąć nim efekty. Jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, bardzo fajne urządzenie i taka, powiedziałabym, inwestycja w Waszą dodatkową pielęgnację w domu. Zwłaszcza teraz, kiedy nie korzystamy zbyt często z zabiegów w salonach kosmetycznych, a możemy sobie wykonywać takie zabiegi właśnie w domowym zaciszu. Poza tym uważam, że wszelkiego rodzaju gadżety, takie właśnie pomagające nam w naszej pielęgnacji, wspomagające naszą pielęgnację, to są też bardzo fajne prezenty. A zbliża się okres świąteczny, więc można by było napisać list do Świętego Mikołaja, może przyniesie Wam w prezencie właśnie Endermopen, albo też możecie sprawić przyjemność i kupić komuś w prezencie właśnie takie fajne urządzenie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się jak zawsze w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!